Dobra, panowie, głośno, panowie, tutaj trzeba przywitać. Dobra, witam serdecznie wszystkich. Przeprosiny z mojej strony za to, że się spóźnił. Poczekamy jeszcze na ta ekipa. Internety, kto ich nie czyta, to teraz chciałbym przedstawić, jak to wyglądało w ostatnim czasie. Przede wszystkim chciałem zacząć od takich słów, które mi się spodobały ostatnio. Wyglądamy często, my są ruch i to jest prawda, bo ruch Chorzów jest tam, gdzie są jego kibice. I to musicie pamiętać i do tego się za chwilę jeszcze będę odnosił tutaj. Nazywam się Szymon Michałek. Znajomy na ruchu jako Simon. I chciałem się z wami przywitać w ten sposób. Witam synów i córki ruchu Chorzów. Bo to jest bardzo ważne dla mnie. Wielka niewiadoma w ogóle była dzisiaj, ile tutaj się zjawi osób. I jestem naprawdę mega zbudowany. Te fankluby, które już wiedzą o proteście, bo myśmy mieli takie spotkania robocze, bym powiedział. To nie jest tak, że sobie Simon coś wymyślił, albo ktoś coś wymyślił. Rzeczywiście moje stanowisko, ja to tylko mówię moimi słowami. Gdzieś tam formuję to swoją twarzą, ale to jest stanowisko wszystkich kibiców Ruchu Chorzów. Każdej grupy, każdego FC. I słuchajcie, widzę tutaj armię ludzi. I to mnie mega cieszy. Wam zależy na Ruchu Chorzów. I teraz jest pytanie, co wy chcecie zrobić z tą miłością, bo to jest coś, co sobie musimy zadawać. Co my chcemy zrobić z naszą miłością do Ruchu Chorzów? Jest sobota, są wakacje, powinniście być gdzie indziej, a jesteście tutaj dzisiaj. I dzisiaj fajnie byłoby, gdybyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, co my chcemy z tą miłością robić. Wszyscy mnie słyszą, wszyscy mnie dobrze słyszą. Słuchajcie, spotykamy się tutaj dzisiaj w słusznej sprawie. Jak dobrze wiecie, w ruchu nie jest najlepiej i to jest bardzo delikatne określenie, bo dla mnie jako kibica albo fanatyka, to mnie określają w mieście i w klubie zresztą też, dla mnie jako fanatyka nie jest do zaakceptowania trzecia liga na przykład. Ja się z tym nigdy nie pogodziłem, bo dla mnie Ruch Chorzów to zawsze była ekstraklasa i zawsze będzie. I myślę, że dla nas wszystkich tak samo. Ostatnio sobie zdałem sprawę z tego, że wszystko co najlepsze na Ruchu Chorzów zaczęło się od narodzin Gerarda Cieślika, od tego sezonu, w którym się urodził Gerard Cieślik. On się urodził w 1927. Wtedy ruch zagrał pierwszy sezon w Ekstraklasie. A pan Gerard Cieślik umarł w sezonie 2013, kiedy świętowaliśmy ostatnie podium. I tak naprawdę historia Ruchu Chorzów to jest spięcie historii tak naprawdę życia Gerarda Cieślika. Wielkie brawa dla pana Gerarda. Ruch był wielki dlatego, że Gerard Cieślik jako młody człowiek chciał, żeby ten klub był wielki. On miał okazję patrzeć na tych zawodników, chciał z nimi grać i potem całe życie spędził na Ruchu aż do śmierci. To jest piękna historia i to jest takie moje przesłanie dla was, że my musimy tak samo traktować ten ruch. Musimy traktować Ruch Chorzów jako członka rodziny. Jak ktoś robi krzywdę Ruchowi Chorzów, robi krzywdę komuś z naszej rodziny i my sobie na to pozwolić nie możemy. Nie możemy się obojętnić na to, że ruch jest w trzeciej lidze. Ani na to, że te dyskusje, o których zaraz będę mówił, skończyły się tak naprawdę niczym, tylko jakimś brzydkim oświadczeniem w moją stronę. Ale to nie o mnie tutaj chodzi, bo to mógł być każdy z was, albo jakakolwiek inna osoba z grona kibiców. Chodzi cały czas o Ruch Chorzów. To, że ja tutaj dzisiaj mówię, to nie chodzi o Simona. Simona tu nie musi wcale dzisiaj być.
chodzi o ruch chorzy. Słuchajcie, od naszych działań dzisiaj zależy przyszłość tego ruchu, tego klubu. Musicie od siebie wymagać, nie możecie być leniwi, że są wakacje, że żona mnie o coś tam prosi, że mąż mnie o coś prosi. My musimy od siebie wymagać. Cały czas jeżdżę na spotkania z ludźmi w klubie, którzy od początku traktowali nas... No nie chcę powiedzieć, ale bali się tego, że jesteśmy, nie wiem, przedstawicielami jakichś groźnych grup i tak dalej i mieli cały czas z tyłu głowy, że chyba jesteśmy... No nie będę kończył zdania. I niestety do końca tych rozmów praktycznie tego zaufania było tam mało. Mimo, że poświęciliśmy kupę czasu, kupę energii, planowania, rozpisywania planów, jak widzimy poprawę ruch w morzu. Prośba do was, to była grupa 10 osób, ale ta grupa musi urosnąć. Ja jeżdżę na przykład na Widzew, to widzę, ile tam ludzi się angażuje w Widzew Łódź. My musimy wszyscy od siebie wymagać. Jak nie będziemy od siebie wymagać na ulicach, na dzielnicach, w miastach, to nie będzie to dobrze wyglądało. I wy wiecie, o czym ja mówię. Ja nie muszę tego właśnie tutaj mówić, bo zaraz mi ktoś będzie w klasie na prawdę słowa. To też jest ważne, to działania też są ważne. Ale jak jest sytuacja taka, że dzisiaj się spotykamy, to muszą przyjechać naprawdę wszyscy. Bez wymówek, że ktoś musiał zostać z kimś tam w domu. Na godziny można sobie załatwić naprawdę zwolnienie, zastępstwo i tak dalej. Ja z wesel uciekałem, żeby być na meczach ruchu, to wy też jesteście w stanie. Ja zawsze zadaję takie pytanie moim dzieciom na jedynce, a widzę tutaj parę koszulek, zadaję im zawsze takie pytanie. Jesteście gotowi? Tak! I właśnie to samo pytanie powinienem do was zadać. Czy wy jesteście gotowi dzisiaj poświęcić naprawdę dużo dla ruchu? Bo to od was będzie zależało i ode mnie, od nas wszystkich tutaj, czy my ten ruch podniesiemy, czy nie. Także teraz bym chciał nie tylko dzieci się zapytać, ale was wszystkich głośno. Jesteście gotowi? I cieszy mnie ta odpowiedź. Słuchajcie, oświadczenie Rady Nadzorczej było słabe. Takie oświadczenia robią ludzie, którzy nie są wielkimi ludźmi w moim odczuciu, bo chcieli uderzać w najprostsze takie antagonizmy, coś, co może poróżnić ludzi. Czyli patrzcie, Simon chciał zarobić 40% podwyżki. Nie powiedzieli o tym, że ja powiedziałem, że przejdę dokładnie na taką samą wypłatę, jaką mam dzisiaj. Bo mając troje dzieci, nie będę przechodził na dwa razy mniej, bo kto mi zapłaci za kredyt na przykład, za mieszkanie. Więc mówiłem od początku, jaka jest moja obecna wypłata i że przejdę na taką samą, nie na wyższą, nie na niższą, nie zgodzę się na niższą wypłatę, to ukrywanie kosztów w bonusach, tylko chcę mieć taką, jaką mam dzisiaj, a kibice o niej będą wiedzieli. To w oświadczeniu co napisali? Że Simon chce 40% podwyżki, co jest nieprawdą. Nie będę mówił przy dzieciach brzydkich słów. Przedstawiliśmy im plan powrotu do ekstraklasy ruchu morzu, który miał się ziścić minimum za 10 lat, a to, co by było wcześniej, to by było lepiej, tak? My niestety po ich stronie nie widzieliśmy żadnego planu tak naprawdę. Plany były przejść do miasta po pożyczkę, przejść do miasta po promocję przez sport, przejść do miasta po albę. To jest plan właścicieli. Inna kwestia, 50% frekwencja na stadionie. Tam jest takie coś, że jeśli nie uzyskałem tej frekwencji 50%, to dostaną jeszcze karę, 20% brutto tego, co dostali z tej promocji. Więc oni bez kibiców nie są w stanie tego zrobić. I mając to w świadomości, kto mądry, wiedząc, że kibice w ultrasie napisali oświadczenie, że albo mamy swojego prezesa, albo robimy bojkot. Oni to wszystko wiedzieli i puszczają takie oświadczenie. Więc dla mnie ten bojkot był im chyba na rękę, ale może się go nie spodziewali tak do końca, że pójdziemy aż tak drastycznie. Ja nie widziałem żadnej wizji u ludzi, którzy obecnie rządzą w ruchu, niestety. Oni mogą nam zabrać ruch, ale nie zabiorą nam nigdy miłości do ruchu. Wielokrotnie jakieś tam poniżanie, nie wiem, wycieranie godności ruchu. Tak jak mówię, ruch to jest dla mnie członek rodziny. 4 lata temu, jak zakładałem sektor rodzinny, to ludzie mówili, że się nie uda. Najgorzej, w ogóle niedopingujący sektor, mało ludzi, szare góry i ponuro. Konsekwentną pracą, nie zrażaniem się hejtem, szedłem po prostu sobie do przodu, aż ludzie zauważyli, że to jednak ma sens i zaczęli mi pomagać, bo ja bym sobie sam bez tego nie poradził. Jest tu przedstawicielem w białych koszulkach dzisiaj z sektora rodzinnego. Wielkie brawa dla mnie. Wyniknie wam Dawida, Dawid jest bez mnie, słuchajcie. Jak ktoś wam mówi, że coś się wam nie uda, to się zapytajcie Dawida, czy się nie uda.
On jest bez nogi, a pomaga nam normalnie, aby był pełnosprawny. Ja zresztą często zapominam o tym, że on tej nogi nie ma. I tak, ludzie mi po prostu pomagają, bo widzą w tym sens i robią to dla ruchu. Nawet jak był piknik rodzinny, to wziął sobie tydzień urlopu, żeby ten piknik zorganizować z nami. Tydzień urlopu, gościu wziął ten piknik, rozumiecie to? To jest wielkie prawo dla Dawida, naprawdę. Musimy wszyscy razem ten ruch odbudować. My go nie odbudujemy tylko dzisiaj jakąś garstką ludzi i klepaniem się po plecach. Simon super, Simon na prezesa, to nie o to chodzi. Nic się z tego nie stanie, jak ktoś mi zalajkuje coś. Dopiero jak to jakaś będzie fizyczna pomoc, ktoś przyjdzie i powie stary, pomóc ci, bo widzę, że zapierdzielacie tutaj. Może byśmy wam z czymś pomogli, coś kupimy, coś przewieźli. Więc nie pozwólmy sobie, żeby deptana była godność naszego klubu, ale z drugiej strony od siebie wymagamy bardzo dużo, bo tak jak powiedziałem, że ludzie jest tam, gdzie są jego kibice. I teraz przechodzę do sedna, dla którego się dzisiaj spotkaliśmy. Dlaczego zdecydowaliśmy się w ogóle na ten turniej? Kiedy tutaj rozmawiamy, są właśnie tacy ludzie, którzy próbują nas podzielić. My mamy wizję, oni nie myślą dalej jak na przyszły tydzień albo co najwyżej do grudnia. Mówią, że coś jest niemożliwe, my mówimy, że jest możliwe, że to po prostu zrobimy. Spotykaliśmy się naprawdę bardzo często z tymi ludźmi. Daliśmy im plan w formie prezentacji. Przedstawiliśmy w Urzędzie Miasta prezentację, jak widzimy, dlaczego mamy 13 żądań, jak chcemy, żeby to wyglądało. Chcieliśmy pozyskać małych sponsorów. W momencie, jak ja ogłosiłem oficjalnie, że startuję na prezesa, bardzo dużo ludzi się do mnie zgłosiło, którzy proponowali jakąś pomoc. Na przykład darmowy marketing internetowy albo darmowy catering na meczach u siebie dla VIP-ów i dla piłkarzy u siebie i na wyjeździe. Pomoc medyczna na jednej uczelni na Śląsku, tak, za darmo i tak dalej, i tak dalej. Na czym ma polegać w ogóle ten protest? Zastanawialiśmy się tutaj, nie możemy przestać jeździć oczywiście na ruch, bo byłoby to prezentem dla naszej konkurencji na Śląsku. Dlatego oczywistym jest, że kontynuujemy wyjazdy i myślę, że w tej trzeciej lidze mamy w miarę blisko dużo spotkań. To jest liga makroregionalna. Tam jest Dolne Śląskie, Śląskie, Opolskie i chyba tyle. Więc na wyjazdy jeździmy. Natomiast bojkotujemy spotkania u siebie, żeby nie finansować już tych działań tych ludzi, którzy tam obecnie siedzą. Chcieliśmy odejścia prezesa Hrabka, widzicie, on teraz zasiada w Radzie Nadzorczej. Czyli cały czas obracamy się wśród tych samych ludzi. Po wyjazdach musimy coś robić u siebie. Bojkotujemy karnety, bilety i gadżety, żeby nie zapewniać im wpływów, ale będziemy też przeprowadzali akcję ulotkową przed stadionem, żeby ludzie na te mecze nie chodzili, żeby je bojkotowali. Natomiast żeby coś zrobił, nie wyjść z sprawy, to padł taki pomysł, żebyśmy na czas bojkotu wspierali drużynę UKS-u i wyłożyli. Jest ta sama RK, oni mają drużynę pierwszy sezon seniorską. Prowadzi to prezes, tam dyrektor Seweryn Siemianowski. To jest chłopak, który grał w ruchu kilka osób. Wielkie brawa. Chłopak, który grał w ruchu, na przykład moje pokolenie go jeszcze pamięta. I to jest naprawdę synek, który ma niebieskie serce. Były osoby, które próbowały skłócić kiedyś Akademię Piłkarską z UKS-em. Ja nie chcę do tego wracać, bo ta sprawa już jest zakończona. A pomyślnie, ale rozwiązana dzięki właśnie Seweronowi. Bo gdyby tam były te osoby, ktoś będzie zainteresowany, to możemy później o nich porozmawiać, już bez mikrofonu. Ale gdyby nadal tam te osoby zostały, to dochodziło do sytuacji, że tam chłopaki z UKS-u na chłopaków z Akademii Piłkarskiej chcieli ustawiać, ustawki chcieli robić między sobą. Taka była wyzwalona atmosfera. I teraz Siemion to wszystko złapał i złapał po prostu za przełożę i zrobił tam porządek. I my chcemy po prostu też pokazać, że tacy ludzie z niebieskim sercem są warci wspierania. Wiadomo, to nie będzie ruch Chorzów, ten nasz ruch Chorzów trzecioligowy dzisiaj, ale gdzieś na te mecze chodzić trzeba. Ja taki miałem pomysł, żeby grać w ogóle te spotkania na cicho, jeśli będzie taka zgoda. Jeszcze jakby wsądujemy taką możliwość, natomiast były kluby, które bojkotowały swoje drużyny przez właścicieli i tam masa ludzi przychodziła na te spotkania
drużyn, którym kibicowali w zamian jakby tej głównej drużyny. Ma bardzo ważną informację. Myślę, że ona was ucieszy. Bo i nie, zobaczymy po waszych reakcjach. Kibice Rzeszów nie potrafią czekać już dłużej na stadion. Ja jestem w komisji przetargowej stadionu Rzeszów. Te sprawy się nieumiejętnie przeciągały, dlatego ja do tej komisji wszedłem, żeby uciąć spekulacje, bo zaraz ktoś będzie mówił. Robię to chyba jako jedyna osoba w tej komisji za darmo. I do tej pory wszystko szło w miarę normalnie od momentu, jak ja tam jestem. Natomiast ta firma, która nam projektuje ten stadion, GMT Zmysłowic, która jak wejdziecie sobie na swoich komórkach, zobaczycie, jakie mają postawione zdjęcie na Google Maps, jak się wpisze GMT Spółka z Zmysłowice, jakie mają zdjęcie ustawione. Możecie sobie na iPhone'ach zaraz sprawdzić. Podpowiem wam, że jest tam mur, zdjęcie mury, które odwrócone Erka do góry nogami. Więc nie wiem, może to jest przypadek, ale jeśli to jest przypadek, to taki znak. Bo niemiłosiernie przeciągają, szybciej by było, gdybyśmy kupili gotowy projekt stadionu i po prostu go wybudowali do tego projektu. A teraz się bujamy z firmą, która nam zrobiła projekt. Niemiłosiernie długo czekamy na poprawki do tego projektu, ale jak już mieli nam dać program funkcjonalny użytkowy, który ma być właśnie dokumentem dla generalnego wykonawcę, którego chcemy, mam nadzieję, wyłoniać, to znaczy przetarg na generalnego wykonawcę chcielibyśmy, żeby się pokazał 31 sierpnia tego roku, to oni ten dokument totalnie spieprzyli. Dlatego kibice zdecydowali się już nie czekać dłużej, złożyć dokumenty, bo taka jest procedura, że trzeba złożyć dokumenty do Urzędu Miasta o manifestację w sprawie stadionu. Odbędzie się 5 września. 5 września w czwartek. Z tego względu, że Urząd Miasta jest czynny do godziny 17, dlatego jak przyjdziemy tutaj w godzinach pracy, to jest szansa, że zastaniemy odpowiednie osoby, które w tym Urzędzie Miasta urzędują. To znaczy, ta manifestacja nie musi dojść do skutku. Jeśli oni 31 sierpnia rzeczywiście zrobią przetarg na generalnego wykonawcę, tak jak nam to obiecali, bo ja cały czas trzymam za daty, które obiecyłem i nie popuszczę już teraz tego, kiedyś mieliśmy problem taki, że coś nam obiecywali, a potem to miasto przesuwali w czasie. A myśmy tego nie do końca pilnowali. Dzisiaj już jest osoba, która tego pilnuje i on tego nie popuści. Więc jeśli 31 sierpnia nie będzie ogłoszonego przetargu na budowę nowego stadionu Ruchu Gorzów, bez którego ten klub zginie, w mojej ocenie, i odrodzi się tak, jak odrodził się Widzew, to 5 sierpnia jesteśmy w tym samym miejscu, ale już myślę, że... Przepraszam, 5 września jesteśmy w tym samym miejscu, ale myślę, że już... Nie wiem, ile tutaj dzisiaj jest ludzi zgromadzonych, ale tak na moje oko wygląda, że około 700. Myślę, że przyjdzie tutaj wtedy 3-4 tysiące i pokażemy swoją moc, już teraz nie odpuszczając tego stadionu. Nie wiem, czy dostaliście te karteczki, które tutaj spontanicznie wydrukowaliśmy na to spotkanie dzisiaj. Bojkot to już znacie z internetu. I teraz tak, dlaczego bojkot? Ja to może przeczytam, czy nie? Po latach byle jakości, trzech spadkach, niespełnionych obietnicach, niedbałości o pracowników, piłkarzy, a przede wszystkim kibiców, nie powinniśmy tego w ogóle tłumaczyć. Działamy za późno, zdecydowanie za późno, ale lepiej późno niż wcale. Zanim jednak została podjęta ostateczna decyzja o bojkocie, jako kibice dążyliśmy do porozumienia z akcjonariuszami. Kilka miesięcy spotkań, pomysłów, planów, zwodzenia nas. Grupa, która podjęła się rozmów, poświęciła swoje życie prywatne i zawodowe, żeby przedstawić działaczom plany ratowania ruchu. To nie był plan spisany na kolanie przez przypadkowe osoby, ale fachowo przygotowany zarys działań mających na celu poprawę funkcjonowania klubu na każdej płaszczyźnie. Najistotniejsze dla nas były twarde zapewnienia finansowania klubu na ten sezon. Ja, czyli kandydat kibiców na prezesa, jasno określiłem, czego potrzebuję i co jest z naszą pomocą w stanie osiągnąć klub. Niestety, jak wszyscy wiecie, nasza oferta pomocy i współpraca została odrzucona. Każdy
każdy z nas ma rozdarte serca, co w tej sytuacji zrobić. Bo do końca wierzyliśmy, że zostaniemy potraktowani poważnie i razem z całą niebieską społecznością będziemy mogli zacząć działać pełnym parą. Niestety, bojkot nie jest naszym wymysłem, bojkot jest koniecznością. Czy jest szansa na jego zawieszenie? Wszystko w rękach zarządzających tym klubem. Twarde gwarancje w postaci listu intencyjnego, zapewniające płynność finansową ruchu oraz spłata wszystkich, podkreślam, wszystkich zobowiązań zewnętrznych, jak również konwersja na akcję zobowiązań ruchu w stosunku do właścicieli. Tego wymagamy, by ponownie usiąść w ogóle z nimi do rozmów. Razem bracia i siostry Poszalu odbudujemy nasz kochany ruch. Niech to stulecie będzie naszym nowym początkiem. Dziękuję bardzo. Jest pytanie od wiceprezesa, ale prosiliśmy, Była prośba kibiców, żeby... To tak, słuchajcie, bądźmy poważni. Była prośba skierowana od Urzędu Miasta, żeby nie prowokować. Prosiła pani Sokuła, żeby pan nie przychodził. Pan przyszedł bardzo niefajnie. Dzwonił pan do mnie tego samego wieczoru, kiedy pojawiło się oświadczenie i powiedział mi, że wejdzie do ruchu tylko ze mną. Powiedziałem, że nie wchodzę do ruchu. I mimo tego pan następnego dnia rano był w klubie, a klub dał oświadczenie na giełdę, że dnia poprzedniego, kiedy rozmawialiśmy, podpisaliście umowę i pan wchodzi. Także nie wiem, czy jest prośba, żeby nie działać głosu, więc niestety nie będę w stanie tego zrobić. Jeszcze jakieś pytania? Chcemy was informować na bieżąco, jeśli chodzi o mecz UKS-u. Jak się uda, to zrobimy go po prostu na cichej, a jak nie, no to będziemy się organizowali. A, dzieciaki z sektora rodzinnego, bo bym zapomniał. Przecież jestem w dyskusjach z naszym sponsorem, firmą Card Designer. I sponsor mi powiedział, że będzie cały czas nas wspierał, niezależnie gdzie będziemy. Wielkie brawa! Dobra, panowie, słuchajcie, wszyscy wiecie, jak skończył ruch Radziąków, że w końcu zostali bez stadionu, że na ich stadionie powstała Biedronka. I to jest moje pytanie, bo każdego to pewnie martwi w większym czy większym stopniu. Czy jest szansa, że my nie skończymy jak Cydry? Czy nie będzie tak, że my, że na naszym stałym miejscu, że nas pomieścili 6, nie powstanie kolejna Biedronka, Tesco, Lidl albo coś takiego? Czy nie będzie tak, że zostaniemy bezdomni? Po to właśnie robimy tę manifestację, po to mamy częste spotkania w mieście, po to mamy tutaj panią pełnomocnik prezydenta Kotali przy sobie, z którym rozmawiamy często, żeby artykułować nasze oczekiwania, żeby wiedzieli, że my chcemy z nimi rozmawiać. Jeśli się ktoś non-stop na nas wypina, to pani Sokoła zna socjologię, zna psychologię tłumu, wie jak się to zachowuje ta masa i wie do czego może prowadzić brak rozmów. Więc my wierzymy, że władze miasta nie są na tyle niemądre, żeby odstąpić od stadionu. Powiedziałem to również jednemu z prezydentów miasta tutaj, że kibice, niezależnie gdzie będzie ruch, w B-klasie, czy go na chwilę nie będzie, czy będzie w czwartej lidze, czy w trzeciej, chcemy stadionu i my od tego nie odstąpimy. Stadion jest budowany dla miasta, ale też dla kibiców. Wielkie brawa. Ja nigdy nie odpuszczę stadionu Ruch Gorzów i mam nadzieję, że wy też nie. My nie odpuścimy daty 31 sierpnia. To jest data nieprzekraczalna. Jak będzie przekroczone minutę, to my jesteśmy tutaj 5 września. Musi być przetarg 31 sierpnia ogłoszony i stadion musi być wybudowany do 2023. My od tego nie odstępujemy. Pamiętacie, jak się to wszystko stało, tak? Prezes Paterman zwolnił kurę z noszącym złote jajka, Walka Fernalika, tak?
wywalił praktycznie za darmo cały skład. Tylko że błędem wtedy piłkarzy było to, że nie chcieli z nami nawet rozmawiać, a rozmawiał Paterman, też myśmy mu wierzyli. W kościele przemawiał Zambony i tak dalej, wszyscy mu wierzyli. A okazało się, że tak naprawdę on sobie zatrudnił kolegę, naszą legendę, też tego nie potrafię zrozumieć, jak można w ten sposób. Wybudowali rzeźbę, a mimo tego w Grecji nie był w stanie wybrać trenera. Przejdzie go po miesiącu, ale po dwóch zwalniali. Ale do Rumu przyszedł. Branża prawie taka jak Malik i Sitter, jedziemy. Jest pytanie, że jest dość dużo chłopaków z Rzeszowa, a my ich nie będziemy wspierać. Słuchajcie, myśmy wybrali trenera, znaczy nie wybrali, tylko zasugerowaliśmy, żeby Lota z dobrym trenerem. Pomagamy im. Kupiliśmy wedę na Ruchu. W Ruchu nie ma wedy. Był taki jeden prezes klubu jednego powiedział, że jak w klubie piłkarskim nie ma pieniędzy na wedę, to powinni wedę to zaorać. To tam było na Ruchu. Nie było groszków do prania, nie było wedy, myśmy im to kupili. Nie umieli zagrać sparingu, to kolega, który tutaj z nami siedzi, załatwił sparing z kim to grali? Z Stalą Rzeszów. Więc wielkie brawa. To są kibice, którzy to pomagają. I teraz dyrektor, my się śmiejemy, że to jest nasze grupy 10 osób dyrektor sportowy. Taki gabinet czyny. Posłuchajcie, my pomagamy naprawdę na wielu przesyłamy CV zawodników. Zgłaszają się do nas ludzie. Aha, wielkie dzięki na Tatara, no bo to z tych pieniędzy też niektóre akcje były po prostu prowadzone informacyjne i tak dalej, na paliwo. Na spotkania i tak dalej, także wielkie dzięki. Podsumowanie, bo już mnie tylko gonią. Słuchajcie, Wojtek polega na tym, jeszcze tutaj odpowiadając koledze na to pytanie. My nie wspieramy rowerzy, ale to nie znaczy, że na przykład nie możemy gdzieś tam pomagać trenerowi Beracie, to jest człowiek od nas, to taki są od nas, jakby mieli jakieś problemy, my stoimy za nimi. Jak będą w klubie robili problemy, to cała drużyna rowerzy w łącznie z trenerem ma nas za sobą. To, że nas nie ma nas. To nie jest tylko przeciwko nim. To, że nas nie ma na stadionie, nie znaczy, że my nie stoimy za nimi. Jak ktoś im będzie robił podgórę, to na przykład pan Mandla, którego już na Ruchu nie miało być, a cały czas tam kręci, to mają nas za sobą. My będziemy za drużyną i za trenerem. Mogą być z tym problemy, będziemy was informować. I trzecia rzecz, to są mecze u siebie. Nie kupujemy gadżetów, grzybku, nie kupujemy karnetów ani biletów. Nie chodzimy na mecze domowe, ale będą osoby, które będą rozdawały ulotki informujące o tym, żeby na mecze nie chodzić i dlaczego nie chodzimy. I będziemy też uważali na to, żeby przy stadionie było bezpiecznie, żeby tam jakiś kibic z innego miasta nie zakręcił, bo myślę, że nas tam nie ma, my tam będziemy. Także na spokojnie. Wielkie dzięki, słuchajcie. I ja bym chciał taką petardę, ale nie bez taką... Może jest to jakiś bębniarz? Nie. Ale to musi być petarda, ludzie. Słuchajcie, my wszyscy jedziemy za Ruch! My jesteśmy Ruch! 3, 4, hej, niebieso, hej! Hej, niebieso, hej! Hej, rozwalero! To jeszcze nie byśmy chcieli. To jest szalony wybór, to nie, ale widzę, że wyszedł dzisiaj. Będziemy równo na szkolenie, ale wszyscy głośno, równo i wyraźnie. Która bariera, ej, 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 ej,
macie kulturalne zachowanie, bo wiele osób tutaj liczyło na to, że będzie respekt ducha. Porządek po sobie zostawiamy, my jesteśmy kulturalni. Życzymy miłego weekendu i zapraszamy panią pełnomocnik. Już wielokrotnie zapraszamy, powiedziałem, niech pani przyjdzie na sektor rodzinny i niech pani poczuje w 1/10 to, co czujemy my na Ruch Wieżów, to na pewno miasto z miłym chęcią będzie wspierało kibiców w walce o nowe i lepsze jutro. Dziękuję bardzo, miłego weekendu.